Dorota, ty jesteś znana jako internautka. Czy zdarza ci się odchodzić od internetu? Oczywiście, że tak, dlatego że pracuję, ale przyznam się szczerze, że dzieje się to rzadko. To znaczy, no jeżeli nie mogę być przy komputerze, to mam internet w komórce i jestem rzeczywiście nieustająco podłączona do sieci. Co daje korzystanie z sieci? No dla mnie to jest przede wszystkim informacja, źródło informacji, kontakty ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną. I myślę sobie, że biuro też mam dzięki temu, że funkcjonuję w internecie, dlatego że odeszłam już bardzo dawno od zapisywania wszystkiego. Teraz wszystko jest wirtualne, w chmurze, w związku z czym to daje mi takie poczucie bezpieczeństwa, że wszystko jest zadbane, zapięte na ostatni guzik. Ale też kontakty społeczne dla mnie są bardzo ważne. Wiem, że przez jakiś czas twój syn był poza Polską i to był też dobry sposób na kontakt z nim. To wiesz, no poza Polską oczywiście, że tak, no bo te wszystkie udogodnienia internetowe, dzięki któremu można rozmawiać nie tylko się słysząc, ale również się widząc. Ale nawet jak jesteśmy tutaj, ja bardzo dużo jeżdżę i ten internet pozwala nam na takie poczucie, że jesteśmy bliżej siebie, zbliża ludzi. Ja zawsze namawiam i rodziców, i dziadków, żeby po pierwsze zajrzeli, zobaczyli, że nie taki diabeł straszny, żeby się nauczyli od swoich dzieci, bo tutaj oprócz tego, że oni się dowiedzą, czym jest internet, co on może im zaoferować, to też bardzo ciekawym zjawiskiem jest takie odwrócenie roli mistrz-uczeń. Dlatego, że zwykle myślimy o tym, że mistrzem jest dorosły, a uczniem jest dziecko. W przypadku internetu i posługiwania się tymi wszystkimi cudami techniki, dzieci są mistrzami. To im daje ogromne poczucie własnej wartości, podwyższa im samoocenę i daje im takie myślenie, w czymś jestem świetny, lepszy niż mój tata, mama, babcia czy dziadek. No to często dla nas dorosłych jest kłopot, że jesteśmy gorsi od dziecka, prawda? No to się uczmy. Po to o tym mówię, żebyśmy się uczyli, żeby nie było tak, że mama mówi, ja nie wiem, co moje dziecko tam robi. Rodzic nie może nie wiedzieć, co dziecko robi. Dzieci spędzają czas u dziadków i dziadkowie mówią, a siedzi tam przy tym komputerze, czymś się zajmuje. Ja mówię, dowiedz się, zajrzyj, pobaw się razem z nim, popytaj, ale też wytłumacz mu, że ten świat wirtualny tak naprawdę niewiele różni się od świata realnego, to znaczy zasady w nim obowiązujące. No właśnie, bo często mam wrażenie, że nam się wydaje, że te kłopoty, które są z dziećmi w internecie, wszystkiego, które słyszymy w mediach, tyle, to jest kłopot techniczny. Na ile to jest Twoim zdaniem kłopot techniczny, a na ile to jest problem właśnie wychowania dzieci, tego, czy my je wychowujemy i jak je wychowujemy? Wydaje mi się, że kłopot techniczny to jest sprawa drugoplanowa, dlatego że zawsze tłumaczę, że najlepsze blokady rodzicielskie, blokowanie stron, wypisywanie adresów, które mają być dla dziecka niedostępne, nie zastąpią rozmowy, bo jeżeli dziecko nie rozumie, dlaczego czegoś nie powinno robić w realnym życiu, to nie będzie tego również rozumiało w sieci. Więc zasady, normy i reguły, one z życia realnego wchodzą w świat wirtualny, nigdy odwrotnie. Więc jeżeli dziecko wie, co to jest dobro, a co to jest zło, dlaczego nie wolno nikogo krzywdzić w realnym świecie, nie będzie go również krzywdzić w świecie wirtualnym. Jeżeli wie, że nie można dokuczać koleżance, patrząc jej w oczy, to nie będzie jej również dokuczało, pisząc jej coś w poście, czy w komentarzu pod jakąś wypowiedzią, czy pod zdjęciem. My o tym musimy pamiętać. Ta technika jest tylko dodatkiem. Ona jakby trochę weryfikuje nasze wychowanie. Ja, kiedy rozmawiam z dzieciakami na temat ich funkcjonowania w sieci, jestem zdumiona, że oni bardzo wielu rzeczy nie wiedzą, dlatego że nie wiedzą ich w realnym życiu, ale również nie mają takiego myślenia, że te rzeczy z realnego życia można tam przełożyć, bo nikt im tego nie powiedział. Dorota, ty jeszcze nie jesteś babcią, prawda? No nie jestem, ale jak każda mama dorosłych dzieci pewnie za chwilę nią będę. Może nie tak, nie za taką szybko, ale niedługo. Nie naciskam, bo wiem, że na to musi przyjść czas. Mam synu, więc oni muszą dojrzeć do roli ojca. To, że ja jestem gotowa do roli babci, to jest mój Ale problem. już jesteś. Ja jestem gotowa, tak. Natomiast oni jeszcze nie są gotowi do roli taty i to dobrze, bo muszą, znaczy to dobrze, że mają świadomość tego, że nie są gotowi, bo to jest bardzo ważne być dobrym tatą. I chciałabym, żeby byli fantastycznymi ojcami, więc ja cierpliwie mogę poczekać. Natomiast pracuję z dziadkami, z babciami, z dziadkami. Oczywiście rzadziej rozmawiamy o internecie, rzadziej rozmawiamy o tej technice, bo to jednak jest takie terytorium, którego starsi ludzie troszeczkę się boją.
Są organizowane kursy dla babci, dziadków, są różnego rodzaju szkolenia, żeby oni się troszkę odważyli. My się bawiliśmy w takie rzeczy z dziadkami, że dzieciaki grały z nimi w te gry i zabawy, które dziadkom były bliskie, czyli stawiali w internecie pasjansa w sieci, tak? Albo grali w jakieś karty. Dzieci pokazywały, jak można zrobić fantastycznie laurki. Dziadkowie projektowali, oglądali jakieś przekroje, czyli to wszystko, co było dla dziadka czy dla babci interesujące, dziecko im po prostu pokazywało. I to jest chyba ta metoda. To znaczy, to jest bardzo dobra metoda na kontakt wbrew pozorom. Wszyscy mówią, że internet ogranicza nasze kontakty społeczne. Ja uważam, że to nie do końca jest tak. On poszerza nasze kontakty społeczne. Zależy też oczywiście od tego, jak dbamy o nie w tym realnym świecie. Natomiast takie wejście wspólne w ten świat wirtualny babci i wnuka, czy dziadka i wnuka, czy wnuczki, to jest wspólna przygoda. Bo dla mnie internet jest przygodą. Ja ciągle się czegoś dowiaduję, ciągle się czegoś uczę. On mnie ciągle zaskakuje. Ostatnio doszłam trochę do wniosku, że jest dla mnie za wolny, ale muszę nad tym popracować. No to się nazywa ADHD podobno, wiesz? No trochę tak, ale wiesz, ja jestem bardzo sprawna. Mnie mój syn nauczył obsługi komputera wtedy, kiedy on miał 10 lat, czyli to miałem 12 lat temu mniej więcej. I pamiętam ten swój pierwszy zeszyt, kiedy miałam wszystko zapisane, co trzeba po czym nacisnąć, jaki guzik, i tak siedziałam z tym zeszytem. Teraz jestem w miarę sprawna, ale oczywiście jest tak, że technika tak nieprawdopodobnie idzie do przodu, że trzeba się ciągle czegoś uczyć. Co też oczywiście w pewnym wieku jest fantastyczne, dlatego że nie pozwala naszym szarym komórkom zatrzymać się i obumrzeć, tylko cały czas musimy się rozwijać, uczyć, dowiadywać. I to też pomaga się nie starzeć. I to też jest taka rzecz, która myślę dla starszych ludzi może być wartością. Ja na przykład nauczyłam internetu, ja nauczyłam swojego tatę. I on teraz z wnukami ma dużo lepszy kontakt właśnie dzięki temu, że jest zalogowany, ma swoje konto na portalu społecznościowym i żyje tam też, funkcjonuje.